Aktualizacja, moi kochani, jesteśmy na tych łazieneczkach. Także te płyteczki, przepraszam, te płyteczki, co wczoraj przyszły, żeśmy je położyli. Także mamy to. Tu idzie lustro, także poleciliśmy sobie ukosowanko. Ukosowanko i ten moment, bo będzie zlicowane lustro. Tutaj pewnie jakiś kątowniczek dadzą, żeby nie uszkodzić lustra. Także mówię, wszystko już pojechane jest. Pojechane naokoło. Także damską łazienkę mamy skończoną w tym momencie. No i czekamy, teraz dostaliśmy informację, że w poniedziałek będzie te 12 kartonów na to pomieszczenie, także super, wyrobimy się. Ewentualnie sobie zrobię 15 wtorek pracujący, by dokończyć tutaj i już z czystym i leciutkim serduszkiem mógł się udać w delegacji do Warszawy i po prostu tutaj Ryszarda z panem X, niedługo zobaczycie, porobię mi tutaj po prostu silikony i fugowanie, ale to w tygodniu sobie ogarną i wtedy elektrykę sobie się zajmą, elektryką się zajmą. Jutro będziemy dopiero wiedzieli dokładnie, gdzie są punkty elektryczne na tamtej kawalerce, ponieważ dzisiaj miałem zostać poinformowany o tym fakcie, no ale niestety wypadła impreza rodzinna panu Tomaszowi, także jutro się spotkamy na spokojnie. Ja sobie tutaj jutro w tym czasie z Rysiem już tutaj sobie pofugujemy tamte na dole podłogi na dwóch łazienkach i wtedy sobie graciarnie zaczniemy sobie przewozić. Już pomału, że tak powiem, przygotowywać się będę do delegacji, pomału sprzęt już tutaj zawijać, ponieważ na poniedziałek praktycznie będzie mi tylko potrzebna to, ewentualnie Bosch, żeby wyciąć eleczki, nie? Gdzieś tam na tym, nie? Także żadnych tam wielkich wydziwań nie będzie. Także mówię, tylko maszynka i Bosch będzie mi potrzebna i ewentualnie mieszadło do urobienia kleju. Resztę mogę już zawinąć stąd i się po prostu przerzuci. Cześć na tamtą mieszkanku dla chłopaków, żeby już po prostu tam robili sobie elektrykę. Czyli wiecie, no, bruzdownica już tam jest, młot do kucia, takie tam rzeczy już są. Brechy, inne pierdoły to już są. Materiał w postaci elektrycznej, no to mówię, jutro będziemy wszystkie punkty zaznaczać. Mój elektryk przyjedzie, pooblicza wszystko, co jest potrzebne. Ilość przewodów na oświetleniówkę, ilość przewodów potrzebna na gniazdka. No i wiadomo, każde puszki, przełączniki, wiadomo, wszystko to będzie liczone. Oczywiście tam jakieś wagi do połączenia w puszkach, czy tam bezpieczniki do skrzynki. Także jutro to już będzie wszystko ustalane, żeby móc w tygodniu pojechać do hurtowni i zakupić pan Tomasz, żeby mógł nam to po prostu dostarczyć, no, znaczy się już nie mi osobiście, tylko chłopakom na mieszkanko. No i sobie będą działać razem z Ryszardem, a ja w tym czasie będę wam relacjonował postępy prac w Warszawie na łazience u widza. Tutaj chłopakom dam swoją drugą kamerę, ponieważ mam drugą kamerę i mniej więcej relacje spoczynam chłopaków będziecie mieli po moim powrocie, także mniej więcej będziecie widzieli taki dłuższy odcinek, zrobimy i po prostu podrzucam te wszystkie pliki, co Rysiu z elektrykiem ponagrywają swoje postępy pracy, po prostu zrobimy jakiś taki odcineczek, gdzie szef delegacji, a że tak powiem pracownicy dobrze się bawią na innych, przepraszam, robotach. Także mówię, dzisiejszy dzionek kończymy, także daliśmy radę, także tak jak mówiłem, od wczoraj przyjechało, także od wczoraj położona damska łazienka, część oczywiście umywalkowa, gebelit był szybciej kładzony, no i o, jeszcze w międzyczasie Ryszard tą całą łazienkę razem tam z gebelitem i ten wszystko jest pofugowane, nie? Także i podłogę do tego momentu też mamy pofugowaną, także jest wszystko przygotowane już praktycznie pod silikony, także mówię, jutro tam sobie podłogi na tamtych dwóch łazieneczkach i chłopakom zostaną ewentualnie biały montaż, no ale to jak przywiozą misy po prostu gebelitowe, tak? Kibelki, nie? Żeby do powieszenia, także tak to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak to w tygodniu zostanie tutaj dostarczone. No ale chłopaki mają co robić. Także zabierajmy się do roboty, a my lecimy wtedy dalej. I dzisiaj siłownia i znów plecy. Kurczę, wczoraj dzień wolnego. Serdecznie pozdrawiam.
odwiedził mnie kuzyn z Holandii, przyjechał, także fajnie pogadaliśmy sobie, też usłyszałem, co tam się dzieje za granicą, także powiem wam, rewelacji nie ma, także nie narzekajmy, ale oczywiście jak to każdy mi mówi, Arek, z twoim talentem to ty sobie wszędzie dasz radę, także okej, dzięki, serdecznie pozdrawiam tatka i żonę Iwonę, także serdecznie pozdrawiamy. No i co? No i się przerzucamy, także lecimy weekendu, czas zacząć, bo dzisiaj, że tak powiem, piąteczek, piątunio. Także jutro, Rysiu, na który jutro? Siódmą pojedziemy, siódmą. No, także jutro sobie na siódmą się przerzucimy. Dobra, także lecimy sobie. Także do usłyszenia za chwilę. U was to będzie chwila, a u mnie jeszcze muszę dotrzeć do domu i ogarnąć się. Także lecimy. Aktualizacja, znaleźliśmy się z Ryszardem tutaj, także jest i Rysiu, zapraszamy na naszego najnowszego vloga dzisiejszego. Także kawka z rana, zajmujemy się czyszczeniem i fugowaniem, tak jak mówiłem wczoraj. Także dzisiaj jest fugowanie tych dwóch łazieneczek, czyli jedna jest tutaj ta męska, ciemniejsza. Oraz tu już Wojtek położył płytki, także tu już są położone te 120 na 60 z przejściem do naszej łazienki. Rysiu już tutaj sobie czyści, zmywa, także te dwie łazieneczki będą położone, także tu mamy pofugowane, także dwie łazienki będą pofugowane, przygotowane do silikonów oraz do powieszenia ubikacji i no, taki biały montażyk, wiecie o co chodzi, o silikonowanie na około gabelitu, także takie nasze zadanie dzisiaj. Jest sprzęt do fugowania, czyścimy sobie fugi i od razu wyciągamy z fug zanieczyszczenia, także Rysiu jeszcze przed samym fugowaniem jeszcze zmyje na mokro, jeszcze dokładnie posprawdzamy, zmyjemy na mokro i wtedy się zabierzemy za robótkę, a ja tymczasem będę przerzucał z teściem płyty OSB tam na działeczkę do siebie, do nas w sumie, na działeczkę do nas, także nie do siebie, do nas. Bo tam robimy ten, robi teściu ten domek, żebyśmy mogli sobie tam pojechać na noc, także czekamy na aktualizację mapki i będziemy sobie po prostu tam działać, robić przyłącza i takie tam pierdoły, żeby po prostu była już woda, prąd i chałupka, żeby móc, że tak powiem, nawet pojechać czy tam w czasie budowy, jak będzie budowa, żeby nawet tam na noc zostać, sobie pomału dubać, taki po prostu domek rekreacyjny tam będzie zrobiony z tej obok tej stodoły, co do rozbiórki jest ta stodoła, obok jest ten domeczek, także ten domeczek jest do adaptacji, że tak powiem, na taką działeczkę, a przyszłościowo będzie robił jako nie wiem, szopa na narzędzia albo cokolwiek innego, także teraz zajmujemy się kawką, Rysiu jak leci, widzicie, na mokro sobie posadzkę zmyję, poskrobię jeszcze dokładnie fugi. Oczywiście my nie przerywamy pracy na papieroska. Pracuje się i pali. Tak, pracuje się i pali, także przerw na papieroska nie ma. Dobra, także lecimy, zaktualizuję wam na działeczce. Troszkę płyt pójdzie. Aktualizacja, postępy prac. Także pofugowane, Rysiu zmywa. Także tutaj mamy pofugowane, zmyte już dwa razy. Także tę łazieneczkę już mamy do silikonów i do białego montażu zakończoną. No i tą też, nie? Tutaj już nie będę wchodził. Tutaj tak samo, nie? Biały montaż i silikony zostały. Także dwie łazieneczki przed wyjazdem mam zamknięte tematy. Biały montaż i silikony zrobi Rychu z elektrykiem. No i u góry czekamy w poniedziałek na dowiezienie płyteczek, także mam nadzieję, że do południa będą. No i chyba jednak święto będzie pracujące, no zobaczymy, o której godzinie dowiozą i zobaczymy, jak to wszystko się wyrobimy z czasem, nie? Także trzymajcie kciuki, ja jestem dobre myśli, oczywiście łapeczka w górę dla motywacji. No co, życzę wam wszystkiego dobrego, my ten za chwilę jedziemy sobie na działeczkę. Także się przemieścimy, towar został zakupiony, byliśmy w sklepie z teściem, także kupiliśmy towar, teraz sobie podjedziemy z Rysiem
po gazóweczkę i po wannę żeliwną, także wanna dzisiaj poleci na złom, także za chwilę wam zrelacjonuję, jakie są ceny złomu na dzień dzisiejszy w PL, czyli w Polsce. Także zobaczymy, ile żeliwo. Ja tak sądzę, że koło złotówki będzie stało. Gazóweczka leci na wymianę, na działeczkę i reszta materiału na działeczkę w postaci płyty OSB i tam wkrętów. Także tak to wygląda. Dobra, także lecimy, bo już czekają na nas. Dobra, cześć. Aktualizacja, moi kochani. Także tak się klasyfikują ceny w Polsce. Kto by chciał? Znany złom, znam właściciela. Dobra, lecimy. Pozdrawiam serdecznie.